Ja też byłam zaskoczona, myślę, jak wielu mieszkańców Ostrowca, szczególnie no my, którzy bliżej pracujemy przy tematach związanych z tym, co się dla miasta robi i z uchwałami, które podejmujemy na sesji, to tym większe zaskoczenie, bo może temat trochę znamy bliżej niż pozostali mieszkańcy. W każdym bądź razie ja uważam, że te zarzuty prokuratorskie to już jest element walki przedwyborczej, bo za chwilę wybory samorządowe. Myślę, że ponieważ no, na moją wiedzę, to prokuratura badała ten temat od 2016 roku. Chodzi tu o przetargi na gospodarkę odpadami komunalnymi. I w tym momencie, jeśli się ogłasza takie zarzuty i oświadcza przed wyborami na 3 miesiące, no to jaki z tego wniosek? No jeden, walka polityczna. I mogę tu jeszcze dodać, że uważam, że niezawisłe sądy oczyszczą prezydenta Jarosława Górczyńskiego z tych zarzutów, bo na moje myślenie, na moją głowę, na moją wiedzę nie są to zarzuty związane z jakąkolwiek prawdą, są one bezpodstawne. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pamiętają sytuację sprzed 2 lat, kiedy doszło do zdarzeń, które nas zaniepokoiły w kwestii przetargów śmieciowych. Dzisiaj wiemy, że prokuratura postawiła zarzuty na podstawie zebranego materiału dowodowego i okazuje się, że jednak w tej kwestii miały miejsce jakieś nieprawidłowości. Musimy i tak czekać na decyzję sądu, bo postawienie zarzutów to przecież to nie wszystko. Mamy nadzieję, że ta sytuacja no, niekomfortowa dla ostrowieckiego samorządu skończy się w jakiś konkretny sposób. Niemniej jednak mamy przekonanie, że te 1 800 000, które zostało niejako nadpłacone, można było zużytkować w tamtym czasie na wiele pożytecznych inicjatyw dla naszego miasta, dlatego że przecież na każdej praktycznie sesji słyszymy ubolewania, że brakuje różnych inicjatyw, że brakuje realizacji pewnych pomysłów. Te środki mogłyby je zrealizować. Niestety tak się nie stało. Czy rzeczywiście doszło do nieprawidłowości, to dopiero zostanie osądzone. Niemniej jednak postawienie zarzutów na podstawie zebranego materiału dowodowego świadczy o tym, że przestrzeganie prawa jest dokonywane i dotyczono każdego. Wygląda na to, że sprawy, o których słyszeliśmy w dniu wczorajszym, no to są sprawami politycznymi. Okazuje się, że nie podoba się pewnie wszystkim działalność polityczna prezydenta Górczyńskiego, więc za wszelką cenę trzeba go zdyskredytować w oczach mieszkańców miasta. Ja mogę powiedzieć tylko, że tak jak ja wierzę w niewinność pana prezydenta, tak myślę, że mieszkańcy też Ostrowca Świętokrzyskiego też zdają sobie sprawę, że sprawa zostanie wyjaśniona i nie potwierdzą się stawiane przez prokuraturę wszelkiego rodzaju zarzuty. Myślę, że walka polityczna, o której powiedziałem, no wchodzi w decydujący okres, a jeżeli wierzyć słowom jednego z radnych Prawa i Sprawiedliwości, byłego radnego Prawa i Sprawiedliwości, pana Włodzimierza Sajdy, który powiedział, że na jednym z zebrań padły słowa, że żeby wygrać wybory, to trzeba zamknąć prezydenta Górczyńskiego, no sami mieszkańcy sobie odpowiadają, czy to nie w tą stronę właśnie jest prowadzone działanie. Odmawiam komentarza w tej sprawie. Postępowanie się toczy. Materiał w sprawie został zebrany, są zeznania świadków. Dlatego nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać. Byłem też pracownikiem tego wydziału. Też jestem świadkiem w sprawie. Dlatego nie będę komentował tej sprawy. Są od tego odpowiednie organa, które tym się zajmują. Myślę, że poczekajmy na ten temat, co się będzie dalej działo. Prezydent złożył wyjaśnienia. Nie zostały wobec niego zastosowane żadne środki zapobiegawcze. Jestem spokojny o tryb tutaj postępowania, w którym znalazł się prezydent. Cóż mogę powiedzieć więcej? Radny Sajda ostrzegał przed kilkoma miesiącami, że żeby wygrać wybory w Ostrowcu Świętokrzyskim, trzeba posadzić prezydenta Górczyńskiego. Słowa, które miały być fikcją, według co niektórych, są realistyczne. Przeszły do dnia dzisiejszego jako słowa realistyczne. Jest to na dzień dzisiejszy prawda. I tak to wygląda, że żeby wygrać wybory, trzeba prezydenta posadzić. Panie redaktor, ja powiem krótko. To, co powiedziałem, nie wypieram się. To było na sesji w listopadzie 17 roku i powiedziałem prawdę. I przez to, co oni wyprawiają, ci ludzie, pan Rusiecki, Lipiec i pan Duda,
ja wyszedłem, nie zostałem wyrzucony z klubu, tylko sam i powiedziałem, żeby nie mają odwagi cywilnej, żeby mnie wyrzucić, to ja mówię, proszę wyrzucić mnie i panią Małgosię Krysę, bo ja z wami nie chcę współpracować, bo wy niszczycie ludzi. I tyle, i aż tyle, bo chciałem się odnieść do tego komentarza, co powiedział pan Rusiecki, że mnie z klubu wyrzucono. To jest nieprawda i kłamie. To tyle odnośnie klubu. A odnośnie tej wypowiedzi, co było, to była pani poseł Krupka na tym spotkaniu i nie będę mówił nazwiska tego pana, co te słowa wypowiedział, żeby wygrać wybory, trzeba wsadzić prezydenta Górczyńskiego, bo jeżeli nie, to wyborów nie wygramy. I ta sytuacja teraz, to właśnie idzie tylko i wyłącznie polityczna gra. Polityka, jeszcze raz polityka. Ja w tą politykę brudną, która prowadzona jest w Ostrowcu, nie chcę mieć nic wspólnego i z tymi ludźmi, bo to jest obrzydliwe, co ci ludzie wyprawiają. Ja się bardzo dziwię, że pan Kaczyński tu nie interweniuje. Tu nie interweniuje, przecież to, co ci ludzie wyprawiają tutaj z naszymi mieszkańcami, pracownikami urzędu, to jest karygodne, to jest haniebne. Co oni wyprawiają? I to odnośnie pana prezydenta, to przecież ja powiedziałem, że to się zacznie dwa miesiące, trzy miesiące przed wyborami, że to będą wykorzystywać. No. A tu ja nie jestem, bo jestem za uczciwością. Człowiek mnie nie obchodzi z jakiej partii, tylko żeby pracował dla miasta, dla ludzi i nie robił mieszkańcom krzywdy. A dla mnie obecny prezydent, to ja nie potrzebuję cukrować, bo nie mam żadnej z tego promesy ani nic, tylko uczciwie mówię to, co jest. To, co zrobił pan prezydent Górczyński teraz za 4 lata, to na drugim miejscu bym postawił naszego prezydenta Jana Szostaka. A resztę to no, nie zrobiło nic dla naszego miasta. I ja się dziwię, bo to jest sprawa tylko i wyłącznie polityczna. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektor. Pozwólcie państwo, nie będę komentować tej sprawy. Poczekamy na rozstrzygnięcia właściwych instytucji, bo sprawy toczą się przed właściwymi instytucjami, więc na ten moment nie będę udzielać komentarza. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim wiadomość ta spadła wczoraj na nas, na mieszkańców, na radnych, na osoby zaangażowane w życie naszego miasta bardzo niespodziewanie. Ja miałem taką refleksję od wczoraj i cały czas ją w sobie noszę, że prezydent po prostu dołączył do grona tych prezydentów miast Polski, jak Żuk, jak Zdanowska, jak Karnowski, którzy dla obecnego obozu władzy w Polsce są niewygodni i będzie się robiło wszystko, by zdyskredytować takie osoby w opinii publicznej, podkopać zaufanie. Wierzę i widzę po tym, co głosowaliśmy na Radzie Miasta, jak przebiegał przetarg ze śmieciami, jak to się wszystko odbywało, jakie decyzje podjęła komisja przetargowa. Papiery trafiły przecież do Urzędu Zamówień Publicznych, do kolegiów odwoławczych, także o te decyzje, a oczywiście wszystkie były potwierdzone przez naszych prawników, jestem bardzo spokojny. Natomiast bardzo mnie jako radnego tej kadencji, osobę zaangażowaną w działalność i rozwój naszego miasta, osobiście bardzo mnie to niepokoi, jak koledzy spod znaku Prawa i Sprawiedliwości zaczynają kampanię wyborczą w tym mieście. Jeśli ona dzisiaj tak wystartowała, takie są jej początki, to bardzo obawiam się o jej kolejny przebieg w kolejnych miesiącach i tygodniach. Jestem trochę zaskoczony, bo jak to się mówi, temat się już przesunął daleko. Ja wiele pytałem w czasach, kiedy ten temat się przewijał, a to na pewno chodzi o gospodarkę śmieciową, bo się dzisiaj zorientowałem. Akurat wysłuchałem, bo jak z trasy lecę, to nie zawsze radio odbieram nasze, a szczególnie z dłuższej. No i tak rozważałem wszystkie argumenty. Jeżeli usłyszałem, że merytorycznie coś nie było dopracowane,
to aż mnie dziw bierze, dlaczego to tak się stało, bo już przeżywaliśmy nieodległy czas, jak pani redaktor pamięta, rok ubiegły Rawka miała ruszyć, nie ruszyła, ruszyła w tym roku, ale co się wokół niej działo, nie chciałbym być, jak to się mówi, Kasandrą, żeby źle, i nie chciałbym być, jak to się tym, który będzie wygładzał, zabierać głos w takim kierunku, ale myślę, że jeżeli postawiony zarzut, to myślę, że do niego jest czas na odniesienie się, i nie wiem, czy pan prezydent jest, czy nie, bo mamy swoje zebranie radnych niezależnych, i myślę, że ten temat też się nam przewinie, panie redaktor, i myślę, że podzielimy się informacjami wspólnymi, być może ja wiele rzeczy nie znam, ale z tego, co mi wiadomo, no była komórka, która organizowała te materiały do przetargu. No później komórka zniknęła, nie wiem, myślę, że coś albo czegoś nie dopilnowała, albo coś nie dopełniła staranności w dokumentach, i może to dlatego tak się stało. Natomiast jest to dla mnie wielkim też zaskoczeniem, nie ukrywam wcale. Znaczy, myślę, że organ, jakim jest prokuratura, po prostu poczyniła swoje kroki, jest do tego taką odpowiednią instytucją. Natomiast w moim oczekiwaniu no, nie należy tutaj prowadzić wszelkich spekulacji, dlatego że to sąd tak naprawdę, wyrok sądu pokaże, jaka była właściwa droga i czy ten wyrok będzie, czy jednak nie. Dlatego po prostu wstrzymuję się od wszelkich komentarzy, zawsze jestem za tym, przecież wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, i to wyrok sądu osądzi, jaka była właściwa ścieżka postępowania pana prezydenta Górczyńskiego. Sytuacja faktycznie jest o tyle niefortunna, można by powiedzieć, że jest tuż przed wyborami samorządowymi, i dla wielu obserwatorów jest to no, dziwna zbieżność w czasie. Ja bym nie chciał tego w takich kategoriach oceniać. Powiem tylko tyle, że istnieje stara zasada prawa, że póki nie udowodniono winy, jest zasada domniemania niewinności. Po prostu póki nie udowodniono winy danej osobie, to ta osoba jest niewinna, i w moich oczach na ten moment prezydent Górczyński jest osobą niewinną. Jeżeli organy w postaci sądu czy wcześniej prokuratury zbiorą materiał dowodowy, a potem sąd to sądzi i faktycznie wyda wyrok taki, a nie inny, no to wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć.